Szambo się wylało, chyba w ten sposób może skwitować ostatnią sytuację na polskim YouTube. Po wywiadzie z Olciak93 lawinował wręcz na światło dzienne zaczęły wychodzić inne nieciekawe sytuacje związane z polskimi twórcami. Z jednej strony to, co wyszło na światło dzienne źle świadczy o twórcach w naszym kraju, z drugiej zaś strony bardzo dobrze, że ofiary odważyły się na ten temat wypowiedzieć i przedstawić dowody. Jednak zanim przejdziemy do poszczególnych twórców i tego, czego się oni dopuścili, zaczniemy od Rezygiusza, który to był przez wielu brany pod uwagę jako potencjalny kolejny element całej układanki związanej z tą aferą. Na samego Remigiusza nigdy nie pojawiły się dowody, jakoby ten w jakiś sposób nieodpowiednio się zachowywał. Oczywiście nie licząc jego ostatniego rozstania, tak więc bądź co bądź, nie można mu nic zarzucić. Ten jednak znikąd postanowił opublikować story na swoim Instagramie z podpisem przepraszam, gdzie timing tego story mówił sam za siebie, że odnosi się on do sytuacji na polskim YouTube. I zaczęły się różnego rodzaju przypuszczenia, za co miałby przepraszać Remigiusz. Pierwsze co przychodziło na myśl to fakt, że na niego również coś wyjdzie. I postanowił on przeprosić zawczasu, jednak nie ma to kompletnie sensu. Jeżeli chciałby on uprzedzić potencjalne dowody, powinien wydać całe oświadczenie, do czego odnoszą się to przeprosiny, co to była za sytuacja i tak dalej. Jednak wrzucił on tylko słowo przepraszam. Drugą opcją są przeprosiny za innych twórców, tak jakby miał się o nich za nich wstydzić i brać ich winy na siebie. Bo również reprezentuje influencerów w Polsce, jednak i taki ruch nie ma kompletnego sensu, bo nie można nikogo wrzucać do jednego worka. W tle widać jego przyjaciela Glenca, który często pojawia się w filmach, a ten prawdopodobnie śmieje się z całej sytuacji w momencie robienia zdjęcia. I to już w pewnym stopniu zapala nam czerwoną lampkę, że coś tutaj jest nie tak. Kolejnego dnia na profilu instagramowym Rezygiusza pojawia się story, w którym przeprasza za to, że jest gigaczadem. I to był chyba jeden z najgorszych ruchów, które mógł popełnić Rezi. Sytuacja jest poważna, wiele ofiar wypuszcza na światło dzienne dowody związane z nadużywaniem chociażby siły przez innych youtuberów wobec ich partnerek. A Rezi postanowił, że to świetny moment, aby zamieścić takie story. Zachowanie to jest kompletnie nieadekwatne do sytuacji, a robienie sobie tego typu żartów pokazuje stosunek Rezygiusza do całej sytuacji. Oczywiście został on słusznie skrytykowany przez ludzi i od dłuższego czasu możemy zauważyć nieciekawe ruchy ze strony Rezygiusza. Począwszy od afery związanej z rozstaniem z jego dziewczyną, aż do teraz, gdzie ten po prostu robi sobie żarty. Po wielu słowach krytyki, Rezygiusz postanowił wstawić swoje wyjaśnienie w tej sprawie, które to jest próbą uratowania swojego wizerunku w tej sytuacji. Z takiego właśnie mocnego pomysłu na bait w internecie zrobił się naprawdę świetny eksperyment społeczny, który będę dość szeroko opisywał jutro w pewnym dużym programie telewizyjnym i rozwinę też co nieco tutaj na Insta Stories. Poza baitem, który tak trochę wybrzmiał, ma też pewien wydźwięk dość mocny, który musicie wziąć pod uwagę koniecznie w dobie tego syfu, który w tym momencie się dzieje w internecie, a jest on straszny jak najbardziej i nie wyśmiewam tego aspektu, bardziej to jak internet funkcjonuje i jakie może on też szkody narobić. O tym też pamiętajcie. Chyba nie mógł on sobie wybrać gorszego momentu do robienia eksperymentu społecznego. Bardziej to wygląda jako żart, który według niego był śmieszny, ale po wielkiej krytyce postanowił to w inny sposób wyjaśnić. A wyjaśnienia te nadal w żaden sposób nie usprawiedliwiają jego zachowania. I tak naprawdę z osób, które na ten moment wydają się być czyste, również sobie mocno zepsuł swój wizerunek na własne życzenie. Znacznie bardziej natomiast zepsuł się i tak już słaby wizerunek Miksera. Tak naprawdę według wielu był on nazywany czarną owcą ekipy, bo niewiele do niej wnosił, a nie krył się ze swoim zamiłowaniem do zielarstwa. I co by nie patrzeć, mocno zmarnował swoją karierę, również w sferze związków nie miał dobrego czasu, bo po związku z Murtix przyszedł czas na związek z kolejną dziewczyną, gdzie zaczęły pojawiać się poważne problemy. I ich związek również nie przetrwał. Po głośnej aferze, po jej zerwaniu, temat mocno przycichł aż do teraz. Wiktoria, widząc co się dzieje w sieci, postanowiła otworzyć się i przedstawić, jak wyglądał jej związek z Mikserem. I dlaczego się on zakończył, wiele osób mówi, że chciała zabrać w ten sposób atencję. Jednak nie jest łatwo powiedzieć o takim problemie, a Wiktoria przedstawiła sytuację oraz poparła to dowodami. Między innymi tą głosówką, gdzie słychać głos Mikołaja. Mikołaj, przestań ty mnie cały czas tak szantażować i mi tak mówić. No ale jak je szantażować, a ten papało? Powiedziałeś, że jeżeli teraz wyjdę, to zaraz mi piekło z życia. Co to jest w ogóle za tekst do powiedzenia komuś? Normalnie tak. Tak? Zaraz mi piekło z życia? No i co robisz takie minę? Dziwnie, po co ty gadasz? Mieliśmy być 11, jestem głodna. No to widzisz, nie zesraj się, mieliśmy jechać do Zakopanego. Słuchać, jakie podejście miał Mikołaj do Wiktorii i smutne jest to, że w ten sposób wyrządzał jej krzywdę. Mikser wtedy od razu się zrehabilitował i postanowił napisać do Wiktorii, że nie wie dlaczego to zrobił i że nie rozumie, jak mógł do takiej sytuacji dopuścić. Przeprosił za to, co zrobił, jednak trzeba mieć na uwadze, że sytuacja ta nie była jedyną, a też Wiktoria nie nagrywała całej ich relacji, bo po prostu tak związku się nie robi. Dopiero gdy zachowania Mikołaja się nasiliły, postanowiła w swojej obronie taki dowód przygotować. Wiktoria dodała, że opublikowała te dowody tylko dlatego, aby ludzi
Ludzie zmienili o niej zdanie, bo wiele widzów ją wezwało, że oczarnia Mikołaja. Również z tego, co się dowiadujemy, nie chce ona wyciągać z tego dalszej konsekwencji, tylko żyć w spokoju. Sytuacja, która zmotywowała wiele dziewczyn do przedstawienia prawdy, to sytuacja z Gargamelem. Tak naprawdę większość osób zdziwiło, że taki proceder miał miejsce w jego relacji. Wszystko zaczęło się od nagrania, które opublikowała jego była dziewczyna. Pierwszy raz nagrywam taki filmik, ale mam już dość siedzenia cicho i mam dość tego, że inne ofiary takich osób również siedzą cicho ze strachu przed konsekwencjami. W 2020 roku padłam ofiarą groomingu i agresywnych zachowań przez znanego wam wszystkim Gargamela. Miałam 16 lat, jak zaczęliśmy się spotykać. I nagrywam ten filmik 2 lata po tym, jak zerwałam z Kubą, ponieważ zauważyłam, że ostatnimi czasy w internecie zrobiło się bardzo głośno o innej sprawie, wykorzystywania osoby nieletniej przez osobę wpływową. I nie chcę dawać cichego przyzwolenia na to, żeby takie osoby dalej miały jakiekolwiek wpływy w internecie i były przykładem dla innych młodych osób. I dodatkowo nagrywam to 2 lata później, ponieważ byłam okropnie zmanipulowana i bałam się, że chorzy i mizoginistyczni fani Kuby zrobią mi po prostu krzywdę, jeżeli upublicznię to, co upublicznię dzisiaj. A aktualnie nie mieszkam już w Polsce i do Polski wracać nie zamierzam, dlatego czuję się po prostu bezpieczna. W materiale tym są zawarte dowody związane z tym, że Gargamel stosował przemoc psychiczną i fizyczną w stosunku do swojej dziewczyny. Warto jest podkreślić fakt, że miała ona wtedy 16 lat, a on 25. Oczywiście jest to zgodne z prawem, aby takie osoby były w związku, lecz trzeba mieć na uwadze, że Gargamel wywierał bardzo mocny wpływ na swoją dziewczynę, a ona przez swój młody wiek nie do końca wiedziała, jak może się postawić. Na pewno na uznanie zasługuje fakt, że w tak młodym wieku była w stanie nagrać dowody na przemoc Gargamela wobec jej osoby, co teraz prawdopodobnie w dużym stopniu pozwoliło jej przedstawić prawdę związaną z tym twórcą. Na oświadczenie Gargamela nie trzeba było długo czekać, bo tak naprawdę pojawiło się ono ekspresowo. W oświadczeniu przeprasza on byłą dziewczynę i przyznaje się do błędów oraz, że jest w stanie przyjąć konsekwencje swojego działania. Gargamel informuje, że udał się on na odwyk alkoholowy oraz uczy się reagować na stres. Oczywiście oświadczenie to nie sprawi, że nagle każdy o tym zapomni. Twórca taki jak Gargamel tak naprawdę był jednym z najbardziej wpływowych komentarzy, a w swoich materiałach piętnował zachowania, których jak się okazuje sam się dopuszczał. W związku z tymi dowodami również życie zawodowe Kuby się posypało, a BDOS, z którym współpracował, wstawił takie oświadczenie. Hej, dostaję wiele pytań pod tytułem, co myślę o sytuacji z Gargamelem i czy wiedziałem o sytuacji z Gargamelem. Zacznijmy od tego, że co to jest za pytanie, co ja myślę o tej sytuacji. No jestem w... No jest mi przykro, w szoku jestem tak naprawdę, no jak mam się inaczej czuć, tak się dowiedziałem o tym, jak i wszyscy, no. Ta sytuacja miała miejsce parę lat temu, ja z Gargamelem współpracuję od paru miesięcy i o tyle, o ile spotykaliśmy się tam na jakieś wywiady i tak dalej, no to nie miałem pojęcia o tej sytuacji. No, Gargamel już z nami nie współpracuje, przeczytałem jego oświadczenie na Facebooku, obejrzałem tego TikToka, no po prostu przykro, jestem wkurwiony. Ja wiem, że wiele osób pewnie liczyło na to, że ja tu wejdę, zacznę rzucać chuj, że no wiadomo, nie? Wiadomo, na co każdy liczył, ale jestem po prostu w szoku, jest mi przykro. No, zarówno tej dziewczynie, jak i Kubie liczę temu, życzę tego, żeby po prostu każdy gdzieś tam odnalazł swój spokój, ale proszę mnie nie mieszać w tą sytuację, bo każdy chyba wie, co o tym sądzę. Każdy, kto mnie zna, każdy, kto wie, jak mam na imię, na ten wiek sądzę o tej sytuacji. Także wszystkiego dobrego, hej. I tak jak sam BDS mówi, nie była możliwa inna reakcja na jego zachowanie. Gargamel na bieżąco okłamywał swoich współpracowników odnośnie jego sytuacji. A teraz, gdy to wszystko wyszło na jaw, jest spora szansa, że nikt nie spojrzy na niego teraz tak, jak miało to miejsce jeszcze kilka miesięcy temu. Kolejny twórca, który również okazał się być kimś innym niż za kogo się podawał, to Lakarnum. Twórca ten tworzy content wokół chociażby para dokumentów, jednak jak się okazało, i on ma coś za uszami. Zostały opublikowane screeny, gdzie ten do swojej młodszej widzki wypisał dość dwuznaczne wiadomości. Może nie były one na taką skalę jak w przypadku Stu, lecz i tutaj sprawa jest o tyle poważna, że twórca również bardzo szybko odniósł się do tego, co zrobił. W oświadczeniu tym dowiadujemy się, że był to tylko sporadyczny flirt, a cała sytuacja nigdy nie przeniosła się do świata realnego. Sam Lakarnum nie złamał prawa, bo dziewczyna miała wtedy 16 lat, ale pokazuje, jak niedojrzale podchodził do płci przeciwnej, że wysyłał takie wiadomości, nawet jeżeli nic więcej ich nie łączyło. W tej sprawie jest to jeden z lżejszych przypadków, ale nadal pokazuje, jak upośledzone podejście mają niektórzy twórcy do młodszych widzek. Przy filmie Olciak 93 wiele osób zarzucało, że screeny są podrobione, bo nie widać na nich awataru Stuarta oraz sam nick jest zapisany jako użytkownik Facebooka. Otóż dzieje się tak, jak ktoś usunie swoje konto na Facebooku. W czasie, kiedy Stuart wysyła te wiadomości, nie było opcji cofnij wysyłania wiadomości. Opcja ta dopiero od jakiegoś czasu jest na tej platformie i jedyną możliwością, aby jakkolwiek zataić dowody na takie wiadomości, było właśnie skasowanie swojego konta na tej platformie. Wtedy to inne osoby nie widzą naszego awataru oraz zamiast imienia i nazwiska widnieje napis użytkownik Facebooka. Jednak nie oznacza to, że screeny te są podrobione. Za filmem tym stoi Kuba Wątor, czyli dziennikarz śledczy, który to nie mógłby sobie pozwolić, aby brać udział w szopce z fejkowymi dowodami. Sama Olciak dodała, że to nie koniec dowodów z jej strony. To, co się dzieje w internecie, jest
Dostałam dzisiaj co najmniej 20 screenów totalnie fejkowych. Jeżeli wy w to wierzycie, zacznijmy od tego, że takie screeny tylko się ją zamęt, nie? W sensie ludzie to robią tylko i wyłącznie, żeby się pożywić atencją od was na chwilkę. Także nie wierzcie w te screeny. Są fejkowe. Jest milion aplikacji, milion stron do tworzenia fejkowych screenów, nieważne jak legitnie by to wyglądało. Nie wierzcie w żadne screeny. Jutro jadę nagrywać film i wszystko się wyjaśni. I nie będzie już żadnych niedomówień. A jak będą jakiekolwiek najmniejsze niedomówienia, to wam odpowiem tutaj. I na koniec do całego pociągu, w którym kieruje Stu, dołączył jedną drogą Wardęga. Posiadał on kilkanaście lat temu konto na portalu Ask.fm, gdzie sam Wardęga miał wtedy około 25 lat. Po wyjściu tych afer ludzie odkopali jego odpowiedzi na tym portalu, które to jak za chwilę zobaczycie są bardzo dwuznaczne. Wardęga postanowił usunąć te odpowiedzi, co było dosyć dziwnym ruchem, bo tak jakby chciał ukryć jakieś dowody na siebie. Zamiast po prostu odnieść się do tego w taki sposób, że Ask.fm to była platforma, gdzie wiele rzeczy pisał się po prostu dla żartów i nawet jeżeli teraz wygląda to bardzo źle, to kiedyś właśnie na tym polegała ta platforma. Niemniej jednak w niektórych komentarzach Wardęga mocno przesadzał, bo na pytanie co powinna zrobić jak 16-latka nie chce być dziewicą, ten odpisywał odezwać się na Facebooku. Takich żartów było więcej, natomiast zamiast się do tego odnieść i temat sprostować, to Wardęga postanowił w pośpiechu zacząć kasować te dowody. Wiele osób zastanawia również wątek Boxdela, który to wiedział o wszystkim. Michał na te tematy wypowiedział się w ten sposób. Będą materiały, więc jedynie mogę zapowiedzieć, bo mniej więcej wiem, co się szykuje. A z mojej strony chcę dodać tylko tyle, żebyście, no, żeby nikt nie bronił Stewarta. To jest taki mój ważny statement. A konferencja to nie jest też miejsce, żeby gdzieś tam o tym gadać. Indywidualnie na pewno będzie miejsce na to, bym też wypowiedział się o tym już, myślę, po materiałach obu panów. Nie brońcie Stewarta. Są ludzie, którzy pracują nad tym. Tam już się wiele dziewczyn zgłosiło. To idzie w dobrą stronę, moim zdaniem. I tyle mogę na ten temat powiedzieć. Wprost dowiadujemy się, że to co wyszło na Stewarta faktycznie jest prawdą, a wkrótce ma ukazać się coś naprawdę mocnego. W tych wszystkich aferach należy również rozróżnić, kto czego się dopuścił, bo w każdym przypadku sprawa wygląda inaczej. I mówimy o innych opcjach złamania prawa, lecz łączy je jedno, a mianowicie fakt, że nigdy nie powinny mieć miejsca. Miejsca również mieć nie powinna wypowiedź w reklamie, w której to brał udział Jasiu Dąbrowski i Sylwia. Para brała udział w kampanii, w której przekazała informację o tym, że można wykorzystać komórki macierzyste w spektrum autyzmu. Macierzystych daje możliwość wykorzystania ich w leczeniu ponad 80 ciężkich chorób onkologicznych i hematologicznych refundowanych przez NFZ. Tak jak mówiliśmy wcześniej, przyjaźnicy zdecydowaliśmy się dodatkowo zabezpieczyć krew łożyskową i sznur pępowinowy. Krew łożyskowa, podobnie jak pępowinowa, zawiera krwiotwórcze komórki macierzyste i dzięki temu zabezpieczyliśmy większą ilość. Natomiast sznur pępowinowy zawiera tkankowe komórki macierzyste stosowane w medycynie regeneracyjnej. W przypadku krwi pępowinowej materiał biologiczny może być użyty zarówno do dziecka, jak i do jego rodzeństwa. Po dużej krytyce Jasiu postanowił zamieścić swoje oświadczenie, w którym to przepraszają za złe użycie słowa leczenie i że jest im głupio. Poparto oświadczenie Polskiego Banku Komórek Macierzystych, jednak problem w dużej mierze tkwi w tym, co zauważyło spore grono odbiorców. Mianowicie fakt, że parata od dłuższego czasu są chodzącymi banerami reklamowymi i reklamują wszystko, co ktoś im zaproponuje, nie zważając uwagi na jakość tej reklamy.